Mogę ci wstać. Dawno nie jadłam nic tak pysznego. Ups, myślisz, że korzysta się tu z tajnych przepisów? Bo ty to chyba nie masz w sobie ani tajemnic, ani przepisów. Znam jedną wyjątkową recepturę. Tak? Na słodkie buziaczki. Kazino, dasz mi się ucałować? Och, Gieniu, szybkie narzucasz tempo. Zgodnie z planem. Bądź delikatny. Bóż, pąkowie. O, ale babka. Kiedyś to musiało nastąpić. Pocałowałem kraba. Krab plus kasina. Chciałbyś mieć ściany w domu czerwone, czy może żółte? Da, da. Ta-da! A teraz państwo młodzi złożą sobie przysięgę. Eugeniuszu, masz w sobie wszystko to, czego pragnę w mężczyźnie. Sztywną skorupę, świdrujące oczka. No i tajny przepis na kraboburgery. Kasino, dzięki tobie odżyłem. Sądziłem, że już zawsze będę sam. Ale ty pokazałaś mi coś ważnego. Mianowicie, że za forsę miłości się nie kupi, ale forsa może ci nią być. Teraz proszę pocałować żonę. O nie, a gdzie jest mój bukiet? Jeden bukiet już załatwiam, pani krab. Proszę. Macie. Szkoda, że plankton nie mógł przyjść, prawda? Nie przewidziałem, że z niego taki król parkietu. Hotel Miesiąc Miodowy. To coś skończ. Gieniu, nie chcę, by dzieliły nas niedopowiedzenia. I co? Wszystko ci wyznam. Nawet kłopotliwe szczegóły. Do 40 moczyłem się w łóżko. Gdy się boję, z potłach wydzielam odór tatarskiego sosu. Nie o takiej szczerości mówię. Rozumiem. Powiem ci wszystko, kochana. Pytaj. Marzę, byś mi zdradził tajny przepis na kraboburgery. Że co? No tajny przepis. Zamknięty jest w twoim sercu. Otwórz przede mną serce, Giniusiu. Wpuść mnie tam. Dobrze. Dla ciebie wszystko, ukochana. Wypowiem cicho szeptem. Na wypadek, gdyby ściany hotelowe miały uszy. O, rajciu, nareszcie! Otóż, forseńko, brzmi on tak. Trochę mnie emocje jakby ponoszą. Widzisz, nikomu jeszcze go w życiu nie zdradziłem. Dobra, to mówię. No, dawaj, krab, streszczaj się, co? Plankton? Nie jestem plankton. Jestem Kasina. Twoja oblubienica. Rumienie się? Ty! Potworze! Nie będzie zadymy? Przez tyle lat byłem samotny. Aż tu nagle, pierwszy raz od dawna zakochałem się w kimś. No raczej w czymś. W zwitku banknotów z ustami. Zbyt piękne to byłoby być prawdą. Kasina nie była prawdziwa, lecz moje uczucia owszem. Prawda? Bądź mężczyzną i weź się w garść. Twierdzisz, że dla ciebie to była tylko podstępna gra? Że nic nie czułeś? Z głową coś masz, ja stąd spadam. A kiedyś tajny przepis będzie mój. Zobaczysz! Zabujałem się w siostrze.
O, zabujałeś się z siostrze! Wiesz co? Wpadła mi myśl taka. Może uszkodzimy ci nogę, żebyś mógł poprzebywać ze swoją wybranką? Wyśmienicie! Tylko szybko, bo zaraz ma przerwę. Przerwę to sobie zrobi twoja kończyna. Chyba wezmę coś cięższego. No, chyba trzeba. Haka w bikini dolny. Moja noga. Nie podchodzić. Teraz wiesz, twoja noga będzie uszkodzona. Och, słodka siostruniu, aniołku, niedługo będę przy tobie. Nadjeżdża pociąg miłości, zgodnie z rozkładem. Ratować nogę! Panie robocie, tak się nie robi! Jak my mamy złamać mu nogę? Co? Robot się boi, że uszkodzę moją nogę! Bo wtedy doktor ją zastąpi jego nogą! Naprawdę? Spoko, mogę ci dać swoją nogę! Mnie odrośnie! Pyk! Na zdrowie! Dzięki, gąbko! Ta jest nawet lepsza od mojej nogi! Bez sensu to wszystko. Może tej siostrze i mnie nie dane razem być. O, na razie nie chwiej się. Na nogach! Spokojnie. Już ja wiem, jak ulokować cię w szpitalu. Słuchaj, objaśnię ci. Ej, moja noga! Moja głowa i klata! Jeju, wariactwo. Uszkodziłem sobie wszystko z wyjątkiem mojej nogi! Dzięki, SpongeBob. Gdyby nie ty, nie zobaczyłbym już nigdy swojej anielicy. Tam mnie nie dziękuj. Twoja noga odwaliła całą robotę. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam wybrankę twojego serca. Wiecie co? Przypomniała mi się piosenka. Gdym ujrzał cię, zabrakło mi tchu. Zwalił z nóg mnie jeden ruch. O serce twoje potknąłem się. Opuścił mnie zły duch. Dziś wiem, ta noga cię chce. Hej, ta noga cię chce. Tak jak stary but, co nie leży źle. Ta noga cię chce, tak, ta noga cię chce. Tańczyć pragnie pięta cała, gdzie amora weszła strzała. Bo ta noga cię chce, hej, ta noga cię chce. I kostki oszalały, zwariował też paluszek. Kocham dziś siostrę tę, co na imię ma kwiatuszek. Ja? Ta noga jej chce, tak, ta noga jej chce. Poważnie mówię, noga ta. O tak, o tak, o tak. Już tak, kocha cię. Ta noga jej chce, tak. Hej, zawsze chciałem pokazać odrobinę nogi. I to świetny! Karen w ogóle się nie skapuje. Trzeba tylko drobnej korekty, ale już ogarniam. Patryku, zaraz się zaśmiejesz, będzie łaskotać. O, lubię łaskotki. No dobra, pokaż nowi się. Mega te łaskotki! Oj, byłbym zapomniał. Idziesz w razie na randkę z moją małżonką, Latino. Ale głos mam patrykowy. Nie szkodzi, bo nie będziesz się odzywać. Mam na to patent. Słoneczko!
dziecko. Podano do stołu, moja blaszana kocico. Jestem wzruszona, jakie to piękne. Kocham mojego Latino. A ja kocham moją Karen. No chodź, zjedzmy. Tajny przepis na kraboburgery, idę po ciebie. Landon, co ty wyprawiasz? Jak przyjemnie. Okej, zasypiam. Ale by było. No i cudnie, kolejny dzień na plusie za nami. Prawda? Mój tajny przepis na kraboburgery. Musiał mi wypaść z łodzi. Nie bój się, mój słodki. Danusz już na ciebie jedzie. Przepisie, gdzie jesteś, przepisie? Oddawaj mi przepis! Coście zrobili z moim skarbenkiem! Przepisie, gdzie jesteś? Przepisie! 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 Gdzie jesteś? Przepisie! Plankton! To jasne, że ty go masz! Więc sobie od razu mi oddaj! Otwieraj zarazo! Wiem, że ukradłeś mi przepis! A kogo licho niesie? Tam słyszysz walenie! Przecież to coś w suszarce! Wstawiłem pranie, żeby cię wyręczyć, kochanie! Całuszki! O, Latino! Nigdy nie powiedziałeś mi nic równie romantycznego! O, nareszcie przepis jest w moich rękach! Nie, no weź! Plankton, wiem, że tam jesteś! Mój przepis! Dzięki, że mi go przytrzymałeś! Sheldonku, zrehabilitowałeś się dzisiaj za wszystkie wpadki i ja też mam coś małego dla ciebie. Latami analizowałam dane i wreszcie mogę powiedzieć, że drobiazgowo odtworzyłam tajny przepis na kraboburgery. Co? Plankton? No puść! Skoro naprawdę tego chcesz? Po co temu ten świstek papieru w jakiejś tam butelce? Ja dodam 100 razy lepszą wersję elektro. Balant! A więc tajny przepis to... Pokaż, pokaż, jak wygląda! Latino! Który z nas to ten Latino? No ja przecież, ośle! Ja też jestem Latino! Nie, Latino to ja! Nie obchodzi mnie, który z was jest prawdziwy! Obaj popatrzycie sobie, jak usuwam plik! Nie, Karen! Kochanie, kwiatuszku, proszę, porozmawiajmy chwilę! Usunięto! Nie, bo znów zepsułeś nam randkę! Tak, ten wieczór jest naprawdę piękny. I wreszcie mam całą twoją uwagę tylko dla siebie. Oczywiście, świata poza tobą nie widzę, skarbie. Za jakie grzechy? Wygląda apetycznie. No, nawet nieźle, prawda? I smakuje dobrze. Zasługujesz na coś lepszego, Ponczusiu. Ponczusiu, jesteś szarmancki. Skoczę do kuchni i zobaczę, jak drugie danie. Ale mi burczy. To 100 000 zgniłych trzonowców, co wy wyrabiacie? Sałatka nie powinna puszczać mydlanych baniek. Skalmar, miałeś mi go tu pilnować. Nie zepsujecie mi tego wieczoru. Do roboty.
Czymżeś ty polał tę sałatkę? O matko, to błędna naczyń! Rzeczywiście, sałatka ma orzeźwiający cytrynowy zapach. Rób drugie danie, mądralo! O! Zasługujesz na coś lepszego. Wygląda przepięknie. Zasługujesz na coś lepszego. Mój kwiatuszek zasługuje na coś lepszego! Oddawaj to, sadysto! Ja zjeść coś muszę! No dobrze, pójdę sprawdzę, jak tam danie główne. Macie mi wydać jakieś jedno smaczne danie, albo jesteście podwójnie wyrzuceni z pracy! Wyrzuceni za wyrzucenie z pracy? Czyli zatrudnieni, tak? Tak! No tam wyrzucę was potrójnie! Ugotujcie coś jadalnego! Jej, pachnie zaskakująco dobrze! Hurra! Wojna! Surowe ciasto! SpongeBob! Pozwól, moja droga, że sprawdzę jakość. Nie tykaj mojego obżarcia! Umieram z głodu! To nie jedzenie, to SpongeBob! Trzeba ją powstrzymać! A gdzie ty zabierasz moje żarcie? Skalmar, przechwyć! Ja go nie chcę! Och, no. Ależ pyszności. Kwiatuszku, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale... Zjadłaś świat boba! Jeju, świeca! Niestety, w końcu musisz go przepuścić. Och, potrzebuję lekarza. A po operacji... Kolację podano! Trzy kromeczki. Doskonały. Lecz nadal jestem głodna. Bon appétit. Wracaj do roboty. Mam zamówień na żarcie aż po dziurkę w nosie. Kolego. I papa przepani. Przepraszam za tego nic ponia. SpongeBob to prawdziwy wrzut Petunia. Enchanté, je suis Calmar. Gdyby potrzebowała pani asysty w wykładaniu kwiatów, proszę dać znak, sygnał. Mogę być pani na przykład tamaryszkiem. Oto darmowy gościk dla mego tamaryszka, tak? Nie, matka, że jestem potworem! Uff,
Niebezpieczne jest to przebranko. Kilka bukietów później. Na wózku się przyda. Radości życzę, do widzenia. No i flower mo power. Bonjour, Petunio. Chciałbym nabyć u pani bukiet. Znowu bukiecik dla pana? Apeluję o umiar, panie Skalmarze. To już czwarty bukiet dziś dla pana. Cóż, bo... panie Skalmar! Do pracy, proszę! Pan Eugeniusz! Właśnie miałam iść. Dekoracje do restauracji już gotowe, tak? SpongeBob! Poniesiesz ten worek! Ta jest, szefie! Mam wniosę! Wielkie dzięki, Petunio! Do zniuchania! Dokonałeś tego! Restauracja pod tłustym krabem zatonie w naszych kwiatach! A za chwilę przejmiemy tajny przepis! W sumie to nie jestem taki pewny. Bo tak sobie myślę, czy aby jednak nie wstrzymać się z tym planem. Co? Czy by nie zostać przy zawodzie kwiaciarki? Tak mnie cieszą uśmiechy klientów. No i zdaje się, że mam smykałkę do układania bukietów. O, jakie to słodkie! Mój malutki zapragnął być florystką. To moje nowe marzenie. Naciesz się marzeniem, póki możesz, bo zostało ci 5 minut. Co masz na myśli? A co, nie pamiętasz planu? Sprzedajesz krabowi kwiaty wybuchowe. Czekasz, aż powybuchają i kiedy wszystkich ogarnie panika, ty wchodzisz i pobierasz tajny przepis. Na kłakiny tu raz zapomniałem! Muszę powstrzymać kwiaty przed kwitnięciem i ocalić moją nową pracę! Tak? O, panna Petunia! Proszę spojrzeć, jak kwiaty od pań rozjaśniły nasze skromne wnętrze. Ślicznie, geniu! Przepraszam, proszę, wezmę to tak? Przepraszam, wezmę to tak? Wezmę to. Coś zostało. Podetnę końcówki i zaraz wszystko wniosę. Tak. Ciekawe, co się stało, panie Petuni. Nic jej się nie stało. To perfekcjonistka jak ja. Jestem w niej zakochany. I dłużej nie mogę trzymać tego w tajemnicy. Petunio! Mam dokładnie 1 minutę na rozbrojenie ładunków. Zerwałem tę begonię we własnym swoim ogródku, O, bardzo ładna, ale chwilowo nie mam czasu, panie Skalmar. Proszę mnie przepuścić. Petunio, kwiaciarko, czy zostaniesz moją... Ty zaślepiony miłością, klaunie! Zepsułeś cały mój misterny plan! Przyjaciele, zebraliśmy się tu, by połączyć 2 serca węzłem miłości. SpongeBob, czy bierzesz Sandy za swą ślubną żonę? Biorę. A ty, Sandy, czy bierzesz SpongeBoba za swego ślubnego męża? I to jak? Niniejszym ogłaszam was gąbką i wiewiórką. Możesz ucałować żonę. Do bani! Gorszej sztuki nie widziałem! Tylko dzisiaj za ślubiny SpongeBoba. To nie było na poważnie? Ważny szczegół. Co tak stoisz? Z komplementem jesteś piękna. O, ale
ale jesteś słodki. A gdzie masz kwiaty? Kwiaty? Opuściłaś szminkę? Nie wydaje mi się, żebym upuściła. O, Skalmar, nie trzeba było. Wiem, że nie, ale ja chciałem. Nie powinieneś był, bo ja mam okropne, Tak! Uczulenie na tulipany. Mniejsza z tym, idziemy? Nie będę, dokąd? Na kolację, głuptasie. No, no tak, to ja skoczę po wóz. Uważaj, za tym stopem w prawo. Dobrze. Na tych światłach w prawo. Tak jest. Na tym skrzyżowaniu w prawo. A teraz tutaj w prawo. Zaparkuj pod tym pomarańczowym budynkiem. O, jesteśmy. Niezła z ciebie aparatka, wiesz? Dziękuję, panie Skalmar. Staraj się co rusz wplatać komplementy. Pora zawiązać niezobowiązującą pogawędkę. Zagaj na jakiś ciekawy temat. O, pogawędka. Zauważyłaś, co się dzisiaj dzieje w pogodzie? Dobrze, prawie dobrze. Ale proponuję coś bardziej osobistego. Kobieta lubi na przykład omawiać miniony dzień. Rozmawiać o zbliżającym się awansie w pracy, o zabawkach, jej ślimaka, albo o tym, jak to omal nie spóźniła się na tę randkę, bo nie miała co na siebie włożyć, i o tym, jak prawie zabrakło jej kasy na napiwek dla manikiurzystki. Podano kolację. Zdycham z głodu. Uważaj, nie jedz, to z plastiku. I tu nadarza się okazja na prezentację zachowania przy stole. Skalmarze, podałbyś krasnorosty? Proszę, paniusiu. O, dziękuję. Ej, Skalmar, co to za cudną kobitkę tu przyprowadziłeś, co? Mam wrażenie, że posyła mi maślane spojrzenie. O, nie mylisz się, Patryku. Nie będziesz mi tu wchodził w paradę. SpongeBob i ja jesteśmy w trakcie próbnej randki. Powiedz, często tu przychodzisz? Ja tu mieszkam, głuptasie. Przepraszam, jak to niby ma mi pomóc w prawdziwej randce, która zresztą ma się zacząć za 5 minut? Obawiam się, nieporozumienie jakieś. Skalmar, czekaj! Nie dokończyliśmy! O. Nie doszliśmy jeszcze do 101 porad na randkę! Zaczekaj, Skalmar! Musimy jeszcze omówić parę... Co ty wyprawiasz? Musimy jeszcze omówić parę istotnych szczegółów. Po pierwsze... SpongeBob! Byłbyś tak uprzejmy i się zamknął i zostawił mnie samego! Ale Skalmar... Nie wstawia mi tu, ale Skalmar! Ty porażko niezguło i bezdenna strata czasu! Ale... Skalmar... Nie przerywaj mi! Ani nie dzwoń! Nie patrz, nie pisz, nawet o mnie nie myśl! Bo ty, ja, my nie jesteśmy przyjaciółmi i nigdy nie będziemy! A! Chcesz powiedzieć, że drugiej randki nie będzie? Wszystko widziałaś, prawda? Nie, prawie wszystko. I pewnie pomyślałaś sobie, że jestem prymitywnym brutalem, a spodziewałaś się czegoś wręcz przeciwnego, prawda? Nie zupełnie. Ha? Tak się składa, że facet, który nie daje sobie wejść na głowę, to szczyt moich marzeń. Chodźmy coś zjeść. SpongeBob, mnie się to śni. Przyjemnego wieczoru. Kanciastoporty, na tym koniec twojej roli. Oje! Obiecano mi kino i popcorn z plastiku. SpongeBob? Tak, Skalmar? Mam zamówienie na potrójnego, mocno wysmażonego kraboburgera z wodorostami i korniszonem. I ma być chrupiący, dobrze? Już się robi! Słuchaj, Skalmar, chciałbym cię przeprosić za tamto. Naprawdę chciałem dobrze. Samolubem. Dla wszystkich. Tak jest to samo, prawda? Nie odchodź! Mimo, że zupełnie się z twoją opinią nie zgadzam, akceptuję ją. Dość rzadko robię tę luksusową wersję. Muszę zobaczyć minę tego gościa, gdy weźmie pierwszy kęs. Potrójny, mocno wysmażony! Potrójny, mocno wysmażony! Kto zamawiał potrójnego burgera?
Pewnie wyszedł. To lepiej zostaw go tu u mnie, bo może wrócić. Nie, to wyjątkowa kanapka i nie może wystygnąć. A ja od ponad 20 minut nic nie jadłem, więc... Tak, klient, który go zamówił, ma doskonały gust. Nawet nie wie, ile stracił. No, to do pracy. I co ja mam robić? Mam grzebać w śmieciach? Żałuję bardzo, ale już go nie wcisnę. Trudno. Mam grzebać w śmieciach? No, dobra. O nie! A co on tu robi? Przecież trzeba go skremować! Wiem, że za nim nie przepadałeś, ale dziękuję, że przyszedłeś. Kochanie, ale... Muszę w tej chwili zjeść kraboburgera. Nikt mnie nie powstrzyma. Tam są. Skarbiec z burgerami. Gęsia skóro. I od czego tu zacząć? Najważniejsze, że nareszcie jesteśmy razem. Ty i ja. I nikt na mnie. Skalmar? Czy to ty? SpongeBob, a co ty tu robisz po nocy? Zawsze przychodzę do pracy na trzecią. Muszę przeliczyć ziarenka sezamu. A ty co tu robisz? A zapomniałem. I dlaczego skarbiec jest otwarty? Bo wiesz, ja... I dlaczego chowasz tam z tyłu burgera? Bo ja, wiesz, ja nie chciałem, nie... I dlaczego jesteś taki nerwowy? I dlaczego tak się spociłeś? I dlaczego wyglądasz, jakbyś nic nie jadł? Nie, czekaj, to nie to, o co myślisz. To jakieś nieporozumienie. Musisz mi uwierzyć, ja... Słuchaj mnie, nie próbuj dyskutować, SpongeBob! Lubisz kraboburgery, co nie, Skalmar? Tak, tak, przyznaję się, SpongeBob. Uwielbiam kraboburgery. Przecież już dawno ci mówiłem, Skalmar. Nikt nie potrafi im się oprzeć. Skalmar, ile ich już zjadłeś? Skalmar! Skalmar, nie wolno ci zjeść ich wszystkich za jednym zamachem! Skalmar! A co się niby stanie? Pęknę czy co? Nie, gorzej! Wszystko pójdzie ci w uda! Pójdzie w uda? I wtedy pękniesz! Pamiętam swoje pierwsze kraboburgery. O, Patryk, wiesz, przyjacielu, że czasami coś nie wyjdzie i plany mogą wziąć w łeb? Że jak? Nie! Na święto makrele! Czemu tu jest tak gorąco? Uścisk ręki? To ten prezent? Masz dla mnie uścisk ręki? Przyjacielski uścisk! Wesołego dnia zakochanych! Kumpelskie podskoki.
tak sobie myślę. Na początku ten uścisk nie był wyjątkowy, ale przecież liczą się intencje. Hej, SpongeBob! Chciałam ci podziękować za te czekoladki. Nie ma sprawy, Fran. Może nawet i oczekiwałem więcej. Dzięki za róże, SpongeBob. Wesołych walentynek. Tak, wzajemnie, Day. Bo przecież od dawna jesteśmy przyjaciółmi i sąsiadami. Hej, SpongeBob! Dzięki za rower. Słuchaj, co za koleś. Poznałam go dzisiaj rano. Więc jak już mówiłem... Zobaczcie, wiecie, która godzina? Patryk też chce miłości! Wyzywam cię, serce! Serce na kiju zaraz zginie! Patryk! Dajcie mi SpongeBoba! Złamałeś mi serce! Teraz ja muszę złamać coś waszego! Dobra, Patryk, wiem, że na to zasłużyłem, ale oni nie! Od nich też nic nie dostałem! Nie, teraz jest już za późno! Dla każdego z was! Ryszać się, muszelki! Galop przed rzepki! Tak! Sandy wróciła! Patrz, Patryk, już jest, już jest! Najlepszy walentynkowy prezent na całym świecie jest tuż za tobą! Akurat! No mówię ci, tam jest! Odwróć się, odwróć! Patryk, odwróć się tylko! Odwróć się! Chyba macie mnie za durnia! Tak! Odwróć się! Nie! Odwróć się! Odwróć się! Nigdy! Powiem to tylko raz i nie mam zamiaru się powtarzać, więc posłuchajcie! Nie zamierzam, słyszycie? Nie zamierzam się odwracać z jakiegokolwiek powodu, nigdy! Siemka, Patryk! Czołem, Sandy! Życzymy wesołych walentynek, Patryk! Jej! Jej! Moja walentynka! Hej, czy to jest prawdziwa czekolada? Patryk, nie! Och, SpongeBob, nie musiałeś mi niczego dawać.